Siemanko, chciałem się odnieść do najgłupszego filmiku, jaki nagrałem w mojej karierze i patrzę na to trzeźwym okiem, nie jestem z tego dumny. Prawda jest taka, że mam najpierw w głowie ponad odporu. Powiem po prostu jak było, no pojechał mi się w głowie. Chciałem zrobić sobie żarcik, z którego nie jestem dumny i nie robię żadnych owczarków, nie jestem proszę ja. No chuj na maksa, nie? Ale no to ja. Przepraszam. To nie było śmieszne. Słuchajcie, tak jak mówiłem, na następnej storce wstawiam wam wersję ocenzurowaną, podgłoszonym dźwiękiem, bo w tle słychać dziecko. Cały film wyślę organizacjom prozwierzęcym, fundacjom, które zgłoszą tę sprawę tam, gdzie trzeba. Tak jak mówiłem na live, kto nie był, na całym nagraniu Popek masturbuje się i dotyka psa przyrodzeniem, bije go przyrodzeniem po pysku. To ja, Paweł Mikołajów, jestem po prostu krótki na chacie. I zaraz zesram się je do mordy i wyruchamy dwa owczarki niemieckie. Cześć owczarku niemiecki, co tu też chuje koju? Masz chuje koju, a masz. A ty chyba, ty ze fizoku ciesz się tylko, jak cię k***o tu miałem pod nożem. To żeś k***o wyszedł on, o własnych siłach, ty z***u z***ami, dwa patusie. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że wzięli taką k***ę na ambasadora Federacji Sportu Walki, jednego z najciężych, gdzie walczą k***a gladiatorzy, gdzie walczą naprawdę wojownicy, gdzie k***a większość z nich ma psy. I co k***o, najbałabyś się jedna i zrobiła to samo? Ty k***a zofiowany, ty c***a jesteś, rozumiesz? Jesteś zwykłym c***em k***a. Tak jak pety, k***a, zofiu zajebany. Mam nadzieję, że całe środowisko cię k***a wyknie, a kto cię będzie spotykał na innym mieście, to ci na ryj k***a nachara i z tobą przerobi. Że cię k***a odwołają ci wszystkie k***a koncerty, a jak się gdzieś pojawisz, to cię rozumieją. Mam takie k***a marzenie. Nie bawi mnie to, jest to skrajnie żenujące. Jakby uważam, że on de facto nie, jakby no nie ruchał żadnego psa, nie? Ale co trzeba mieć w głowie, żeby kurwa podejść i uderzyć penisem owczarka kurwa w głowę? Czy uważam, że duża krzywda się dzieje owczarkowi? No kurwa, no nie, no jakby nie ma pewnie skaz na psychice, nie? Ale to jest kurwa niedorzeczne po prostu. To jest jakby ten sam poziom absurdu, jak ja bym teraz wstał, wysrał się na środku pokoju, nie podtarł dupy i grał sobie dalej w grę. Czy na koniec dnia komuś się kurwa coś złego wydarzyło? Nie. Czy jest to dziwne? Jest to kurwa dziwne. To jest po prostu przykład zniszczonego przez narkotyki ćpuna. Generalnie informacja mnie mocno zdziwiła, pomyślałem sobie, no ciężko uwierzyć, brzmi raczej jak fake, ale powiedziałem spoko, możemy go zaprosić w takim razie, zobaczmy co ma do powiedzenia. Temat wysoce kontrowersyjny, brzmi jak bait, ale może nim jest, chociaż nim nie jest, chociaż lepiej, żeby jednak się nim okazał. No i kto okazał się tutaj bohaterem tej zoofilskiej akcji? Nie kto inny jak ten mężczyzna. Tylko ja zadam takie pytanie kluczowe na samym początku. Czy jak się popatrzy, bo kurwa, no jakby bądźmy obiektywni, ja wiem, chuj w to zresztą, szczerze, po prostu szczerze. Czy jak patrzysz na mordę Popka, to nie widzisz po prostu chorego człowieka? No ten gość już dawno odleciał. Widać, że jest totalnie przeorany przez narkotyki. Widać, że tam z mózgu to się papka zrobiła. To jest po prostu przykład zniszczonego przez narkotyki ćpuna. Więc to, że powstają z nim ciągle jakieś afery, to mnie nie dziwią. No ta akurat wyjątkowo jest odrażająca. I mamy już nagranie od Psycho. Jest to nagranie Popka, który również na TikToku już swoje oświadczenie wydał. To jest żenujące, bo jakby niezależnie od tego, co on teraz powie, to nic nie usprawiedliwia tego, co zobaczyliśmy. Nagranie jest dowodem w sprawie. Przekazaliśmy już to swoim prawnikom. Natomiast to może tylko pokazywać, z jaką patologią mamy do czynienia. To nagranie jest traumatyczne.